Także rozrządzik mamy ustawiony. Ciężko chodzi, bo wiadomo, cylindry były honowane, więc pierścienie na pewno będą Wam hamować. Dobra, czas na świece. Nówki irydowe. NGK. Dużo ludzi ogólnie nie wie lub nie stosuje irydowych. Ogólnie ja polecam, bo silnik robi się gładszy, czuć tak jakby większy moment. Czyli ta sama firma, która robi te zajebiste śrubobanany, jak żeście widzieli może na innym filmiku. Także biorąc pod uwagę jakość śrub, nie wróżę tej już szelce długo, ale znowu się przekonamy i będziecie wiedzieć, prawda? Nie ta strona. Będziecie wiedzieć. Ogólnie już ciężko w ogóle tutaj włożyć, bo też tu nie, z długościami nie tak. Wydaje się w dotyku taka silikonowa. Może nie będzie taka zła. Nowe gumeczki, choć też aftermarkety, tak zwane, ale nowe. Jak będą ciekły, to się wyżyjemy na kimś. I proszę, już kolejna wtopa. Ale to przy składaniu to jest normalne i przy nagrywaniu, tak jak już wspominałem nieraz, no tutaj pewnie zauważyliście wcześniej, zapomniałem dać tych plastikowych zaślepek z o-ringami. Coś mi nie grało, nie? Mówię, coś z tym vanosem, mówię, sprawdzę, ile części zostało z vanosa. No i zostały tam te dwie właśnie. No nic. Także jest warto segregować części, ogólnie układać sobie, nie tak jak ja. No i co, no musimy się wrócić, dociągnąć, jeszcze raz pokrywę założyć, ale teraz to sobie zrobię na spokojnie, wyłączę kamerę, pooglądam jeszcze raz dokładnie, co mi tam zostało, co nie, i jeszcze raz będziemy robić przemiarkę. Także mówię, nie śpieszyć się, segregować, najlepiej kumpli i piwo wywalić na razie do domu, bo mogą narobić kaszany. Ta ceweczka mi to wygląda na funkielnówkę. No. Gdzieś tu pewnie jest napisane. A tu jest. No tak. Tu ma napisane, przynajmniej na gumie. Ta stara, a ta nie ma. Także tu już coś było. Także jedna ceweczka była wymieniana. Pewnie założy się, że bez powodu, bo to było pewnie wypadanie zapłonu na cylindrze numer 1-2, no to trzeba polecieć do sklepu po cewkę, no bo świece już były wymienione na dobre, z dobrych na dobre. O, i kolejna też jest inna i
też tutaj nie ma nic napisane, więc to też będzie inne. Ciekawe jak to będzie z odczytem. Wydają się ok, jeżeli coś będzie lipa, jeszcze będę sprawdzał. Nie chcę mi się tych gumek ściągać. To dużo pieprzenia. Ogólnie sprawdzić, żeby ta gumka była dobra. I sprawdzać jeszcze tutaj i tutaj, czy mają te same wartości. Nie chcę mi się tego robić, naprawdę. Jak coś będzie nie tak, tak jak powiedziałem, po odpaleniu będzie coś nie tak, będziemy diagnozować. Wtedy może jakiś ciekawy film się nakręci. Jak się będę tutaj wkurwiał. Teraz przymierzam się do założenia uszczelki, ogólnie miski, ale co wam powiem teraz, wiem, że powiecie, że dawać silikon, ale ja wytłumaczę, dlaczego tutaj dawać silikon, przynajmniej to jest moja wersja, gdyż ta uszczelka ma tylko z tej strony, ma tutaj silikon czy gumę uszczelniającą, a tutaj nie, jest tam powiedzmy czymś tam zabezpieczona, spoko, ale co zauważyłem po latach, że ta część i ta część tutaj zacznie korodować właśnie od uszczelki, więc sąsiad swoim traktorkiem jedzie orać pole i zajebiście łożysz ty kurwa panie, i ta korozja spowoduje, może spowodować, że przedostanie się właśnie pod tutaj uszczelkę, pod tą gumę i zacznie cieknąć, ale to jest taka raczej tam odległa sprawa, dlatego ja tutaj posmaruję tą część właśnie miski, czy tą uszczelki silikonem i te właśnie tutaj łączenia, które są ważne, i to tyle, lekko tłuścimy i kładziemy. Sprawdzić też dobrze, czy dziury. Ja tam wolę dziury niż otwory. Nie wiem jak wy, ale dziurki są lepsze niż otwory. I czy pasują, czy nie będzie problemów później z tym, żeby przykręcić miskę. Tutaj prowizorycznie sobie przypasowałem bagnet. Co do tego bagnetu, dużo ludzi ma problem z wsadzaniem tego. Ogólnie pamiętajcie, że tam taki kołnierz musi wejść do środka razem z tym o-ringiem, a nie, że zostawicie go na wierzchu, bo potem są błędy w odczytach poziomu oleju, jakieś tam stresy. To musi wejść. Najlepiej posmarować i delikatnie wejdzie. Żeby nie uciąć, nie ściąć tego ringu, bo potem lipa znowu, nie? Także tu sobie prowizorycznie przymontowałem go, ale prawdopodobnie będę go musiał ściągnąć w czasie przekładki. Do lotu też nie zakładam, bo też będzie przeszkadzał. Nie ma sensu jeszcze jakieś tam kable pourywać, wiadomo, to plastik jest. Co dalej? Założę się, że będzie ogólnie masa problemów tutaj. Będzie problem z tą rurką od odmy, co wam mówiłem. Bo już zauważyłem, że jest jakaś dziwna wygięta, nie w tą stronę co powinna, w ogóle jest jakby zrobiona z dwóch kawałków, jak już widać od razu tutaj jest krzywo. A to taka moja szybka odpowiedź na ten beznadziejny, tak jak mówiłem, Febi rurka, zobaczcie sobie jak to zrobili, mówiłem, że krzywa, nie da się jej założyć, więc co,
lekko obcinamy końcówki, zostawiamy sobie oryginalne, wąż grubszy o wiele, myślę, że lepiej będzie działał przeciwko temperaturze, no może się mylę, ale nic, na szybko. Ogólnie możecie sobie całą odmę odbudować właśnie w ten sposób. Tutaj sobie rozwierciłem, już przygotowałem te uszczelki, nie pod te, które oryginalne kosztują, zwykłe chodzi, osłonki jakieś 14 funtów, a do Anglika kosztują 40 funtów, także zamienimy to, jak tylko wyciągnę tamten silnik, bo tam mam oryginalne, można powiedzieć, nowe, dwuletnie, i te są za długie, trochę je skrócimy i zrobimy rozklepanymi nitami. Mija ogólnie 2 lata od projektu, 2,5, gdzie pokazałem pierścienie, udowodniłem, że to pierścienie są porażką w tym silniku. Dokładnie 2 lata, w tym tygodniu jest dokładnie 2 lata. Koniec lutego, początek marca, tak to się działo, dokładnie 2 lata temu. I potem był elbow grease, teraz jest garażowe hobby. I teraz mamy 3-litrowego polepszatora. Czy on będzie taki polepszony? Zobaczymy. Dobra, także trzymajcie się, na razie. Kolejne dni sprzątanko, wywalanko, robienie miejsca i tyle. Trzymajcie się, hej.